Jesteście po prostu partią aferzystów. I muszę powiedzieć, że przyjeżdżając tutaj do Państwa, do studia, myślałam sobie, czy jest jakaś dziedzina, jakiś obszar gospodarczy Polski, gdzie nie ma afery z Waszym udziałem. Mówię o partii rządzącej. Od służby zdrowia, afera oczywiście teraz ostatnio związana z COVID-em, ale przecież nie, ale ale to oczywiście. I mieliśmy respiratory, mieliśmy maseczki, mieliśmy inne sprawy. Jeśli chodzi o energetykę, wiadomo, elektrociepłownia Ostrołęka. Jeśli chodzi o kwestie związane z edukacją, afera willowa. Teraz mamy aferę wizową. No po prostu dzień w dzień coś nowego się pojawia i to są, proszę Państwa, grube miliony, bo żeby była jasność, to są ogromne afera środki. Zbożowa. Afera zbożowa. No jeszcze może poruszymy ten temat. Każdy obszar funkcjonowania państwa za granicą wschodnią naszego kraju mamy wojnę, czyli mamy też niebezpieczną sytuację. To też nasza wina. I w Polsce wewnątrz mamy niebezpieczną sytuację związaną z aferzystami, którzy rządzą naszym krajem.